Cześć, witam w kolejnym odcinku Wzorce projektowe. W dzisiejszym odcinku omówimy sobie bridge, czyli most. Most jest strukturalnym wzorcem projektowym, pozwalającym na rozdzielenie dużej klasy lub zestawu spokrewnionych klas na dwie hierarchie, na abstrakcję oraz implementację. I nad obiema można wówczas pracować niezależnie. Czyli most oddziela abstrakcję od jej implementacji, dzięki czemu obie mogą się różnić niezależnie. Ten wzorzec ma na celu właśnie oddzielenie abstrakcji klasy od implementacji i w rezultacie zapewnia to możliwość zastąpienia implementacji inną implementacją, bez modyfikowania abstrakcji. Abstrakcja w tym kontekście może być postrzegana jako sposób na uproszczenie czegoś złożonego. I weźmy teraz na przykład aplikację konsolową. Mamy console WriteLine i console WriteLine jest abstrakcją tego, co jest zawarte w metodzie WriteLine. Na przykład każda akcja, funkcja są abstrakcjami. Nieustannie ich używamy i tworzymy. Abstrakcje zatem radzą sobie ze złożonością, ukrywając części, o których nie musimy wiedzieć. I właśnie te abstrakcje staramy się oddzielić od jej implementacji. A kiedy słyszymy o oddzieleniu abstrakcji od implementacji, od razu myślimy o interfejsach i klasach abstrakcyjnych. Ale jest to troszkę bardziej skomplikowane. I teraz załóżmy, że tworzymy oprogramowanie do zarządzania cennikami, price list. I mamy dwa cenniki, cennik komputerów, computers price list i cennik telewizorów, TV price list. I obie implementacje cenników zawierają metodę oblicz cenę, calculate price. I w zależności od cennika dostępne są inne pola, ale te pola w tej chwili nas nie interesują. Tak więc klasa, która musi sumować całkowitą należną kwotę, może po prostu wywołać metodę oblicz cenę w każdym cenniku. I moglibyśmy to zaimplementować za pomocą abstrakcyjnej klasy cennik price list lub interfejsu iPriceList. I teraz wyobraź sobie, że wprowadzamy coś nowego, zniżkę. Discount, która oferuje rabat w wysokości 10 euro i kolejną zniżkę na 20 euro i tak dalej. To oczywiście wpływa na cenę obu naszych cenników. I jak to możemy zrealizować? No cóż, jednym ze sposobów na zrobienie tego może być utworzenie dodatkowych specjalizacji cennika, wywodzących się z cennika podstawowego dla computers price list, czyli byłby to computer price list with 10 euro discount, computer price list with 20 euro discount i dwóch innych wywodzących się z TV price list, czyli byłby to TV price list with 10 euro discount i TV price list with 20 euro discount. No dla mnie to nie wygląda dobrze. Wyobraź sobie, że dodamy kolejne cenniki, na przykład radio price list. W tym celu również będziemy musieli stworzyć dodatkowe podklasy. Lub wyobraź sobie dodawanie kolejnych zniżek. Będziemy potrzebować nowej podklasy dla każdego cennika. Więc jak możemy sobie wyobrazić, podejście do tego w ten sposób poprzez dodanie podklas prowadzi do wielu dodatkowych klas i złożoności. Dodawanie do hierarchii nowych typów powoduje jej wykładniczy wzrost. To jest niepotrzebne i coś, czego chcemy uniknąć. I tutaj właśnie pojawia się wzorzec most, bridge. Wzorzec Bridge próbuje rozwiązać ten problem poprzez przestawienie się z dziedziczenia na kompozycję obiektów. Oznacza to, że ekstrahujemy jeden z tych wymiarów i tworzymy osobną hierarchię klas, przez co pierwotne klasy będą posiadały odniesienie do obiektów z nowej hierarchii, zamiast przechowywać wszystkie swoje stany i zachowania wewnątrz klasy. Czyli możemy utworzyć abstrakcję cennik price list i cennik komputerów, computer price list i cennik telewizorów, TV price list, które będą dziedziczyły po tej abstrakcyjnej klasie bazowej price list albo po interfejsie iPrice list w jednej hierarchii. I abstrakcyjna klasa bazowa zawiera definicję calculate price, a computer price list i TV price list ją implementują. Ale aby móc obliczyć cenę, nasze cenniki muszą znać wartość zniżki. Zniżki, discounts, są to implementatory, które możemy umieścić w osobnej hierarchii. Tak więc będziemy mieli abstrakcyjną klasę bazową discount lub interface iDiscount, który stwierdza, że wartość zniżki musi być ujawniona. No i następnie mamy
jego implementację, czyli 10 euro discount i 20 euro discount, które eksponują rzeczywistą wartość zniżki. Każdy cennik potrzebuje wtedy dostępu do zniżki podczas obliczania ceny i możemy to zrobić przy pomocy kompozycji. Klasa cennik price list oparta na abstrakcji będzie wymagała abstrakcyjnego obiektu zniżki lub czegoś, co implementuje interfejs iDiscount, ponieważ oznacza to, że powinna istnieć wartość zniżki, do której można uzyskać dostęp, aby można było obliczyć prawidłową cenę. Ta relacja między cennikiem a zniżką to jest właśnie most, ponieważ łączy abstrakcję i implementację. Z tego przykładu możemy teraz wyodrębnić strukturę tego wzorca. Abstrakcyjna klasa PriceList jest strukturalnie nazywana abstrakcją, ponieważ ukrywa złożoność uzyskiwania wartości zniżki. Zawiera odniesienie do implementatora. Dlatego zmienimy naszą klasę PriceList na abstrakcję, a konkretne implementacje tej abstrakcji, podobnie jak nasze klasy ComputersPriceList i TVPriceList, noszą teraz nazwę Refined Abstraction. Rozszerzają one interfejs zdefiniowany przez abstrakcję. Następnie możemy zaimplementować pobieranie wartości zniżki jako właściwość, którą możemy uzyskać na podstawie obiektu zniżki lub interfejsu, lub jako metodę. Bez względu na to, jak to zrobimy, faktem jest, że implementacja jest ukryta. Podstawa zniżki jest zatem realizatorem, implementatorem. Definiuje interfejs dla konkretnych implementacji. Interfejs nie musi odpowiadać interfejsowi abstrakcji. W rzeczywistości przez większość czasu jest zupełnie inaczej. Price list i iDiscount są zdecydowanie inne. Klasy takie jak 10 euro discount i 20 euro discount są konkretnymi implementacjami tego interfejsu implementator. I konkret implementator implementuje interfejs implementator i definiuje jego konkretną implementację. I w ten sposób wiemy, jak zbudować wzór bridge. Zaimplementujmy to teraz w kodzie i przejdźmy do Visual Studio. Dobrze, jesteśmy w Visual Studio i zaczniemy od dodania naszej bazy abstrakcji, czyli price list, nasz cennik. Użyjemy do tego klasy abstrakcyjnej, której użyjemy jako klasy bazowej dla dopracowanych abstrakcji. Klasa ta ma jedną metodę, calculatePrice. Jest to metoda oczywiście abstrakcyjna, ponieważ będzie musiała zostać zaimplementowana w klasach, które implementują klasę priceList. Jak wiemy, ta klasa priceList wymaga dostępu do operacji zaimplementowanej przez realizatora. Zrobimy to za pomocą obiektu discount. Może to być prosta klasa abstrakcyjna, eksponująca jedną właściwość, pobierającą w celu uzyskania wartości. Są to implementacje operacji, która zostanie efektywnie zaimplementowana w klasach wywodzących się z tej abstrakcyjnej klasy. Oczywiście może to być również interfejs. W rzeczywistości zróbmy to na interfejsie, za pomocą interfejsu, ponieważ ta klasa nie zawiera żadnych szczegółów implementacji. To tylko kontrakt. Zmieńmy to na interfejs. iDiscount będzie potrzebować liczby całkowitej, discount value. Następnie teraz dodajmy kilka konkretnych implementacji i zacznijmy od noDiscount. Mamy noDiscount interface, który zwraca zniżkę w wysokości 0. A teraz dodajmy jeszcze dwie zniżki. Jedna dla wartości 10 euro discount, która zwraca 10 euro i druga dla wartości 20 euro discount, która zwraca 20 euro zniżki. I teraz wróćmy do naszej abstrakcji price list i teraz tutaj możemy dodać zniżkę jako pole. Będzie to pole tylko do odczytu. Nie chcemy, aby to się zmieniało po zbudowaniu cennika. I będziemy ustawiać to pole w konstruktorze, który akceptuje taką zniżkę i ustawia pole. Więc teraz to dodajmy. Czyli dodaliśmy teraz pole discount, zniżkę jako pole. No i te pole jest tylko do odczytu, read only. No i ustawiamy te pole w konstruktorze. Teraz możemy sobie stworzyć nasze dwa typy cennika. Są to tak zwane wyrafinowane abstrakcje. I zaczynamy od computers price list. I przy pomocy konstruktora wywołujemy konstruktor bazowy
upewniając się, że ustawiona jest wartość zniżki. W ten sposób zapewniamy, że zniżka nie jest pusta. I w metodzie calculate price używamy gettera discount value, aby uzyskać rzeczywistą wartość discount value, którą odejmujemy od ceny standardowego cennika. I następnie robimy to samo dla TV price list. TV price list. No i to tyle, jeśli chodzi o implementację wzorca. Teraz możemy to przetestować, czyli przechodzimy do klasy program CS. Jesteśmy w klasie program CS, no i tutaj tworzymy sobie cennik dla komputera, komputer price list i przekazujemy mu zniżkę. Tutaj przekazujemy zniżkę no discount i 10 euro discount. Następnie wypisujemy cenę, korzystając z konsol Rideline. No i następnie tworzymy kilka nowych cenników i przekazujemy im również zniżkę. Tworzymy cennik dla TV Price List, gdzie przekazujemy zniżkę No Discount i TV Price List, gdzie przekazujemy zniżkę 10 euro discount. No i teraz możemy to uruchomić, aby zobaczyć wynik działania. No i nasza aplikacja się uruchomiła i mamy zniżki. Cena komputera bez rabatu 2000 euro, z rabatem 10 euro 1990 euro i cena telewizoru bez rabatu 500 euro, cena telewizoru z rabatem 10 euro 490 euro. Czyli nasze zniżki są stosowane na różnych cennikach. Dzięki wzorcowi mostu bardzo łatwo jest teraz dodać nowe cenniki lub nowe zniżki. Nie będzie to już skutkowało eksplozją klas. Czyli dodajmy teraz nowe cenniki i nowe zniżki, aby to zaprezentować. Dobrze, czyli tutaj dodałem nową klasę dla nowego cennika Radio Price List. Również mam metodę Calculate Price, gdzie wykorzystuję zniżkę Discount Value. No i dodałem również nową zniżkę, to jest 100 euro zniżki, 100 euro discount, gdzie jest ustawiona wartość 100 euro. No i teraz możemy te nowe cenniki i zniżki wykorzystać w programie. No i ja tutaj już utworzyłem trochę więcej tych cenników. Mamy cenniki dla telewizora, 4 dla komputera i 4 dla radia. I do każdego cennika są przekazywane zniżki. 0 zniżki, 10 euro, 20, 100. I tak samo tutaj 0, 10, 20, 100. I tutaj również 0, 10, 20, 100. I teraz możemy uruchomić aplikację, aby zobaczyć, jak to działa. Dobrze, aplikacja się uruchomiła. No i widzimy, cena telewizoru bez rabatu 500 euro. Z telewizoru z rabatem 10 euro 490, z rabatem 20 480, z rabatem 100 euro 400 euro. No i tak również dla komputera i dla radia. Czyli nasze zniżki są stosowane do różnych cenników. Dzięki wzorowi Bridge. Dobrze, to na koniec jeszcze krótko, gdzie możemy zastosować ten wzór? A więc jest powód, dla którego ten wzór jest bardzo powszechny. To przede wszystkim sytuacja, w której chcemy uniknąć trwałego powiązania abstrakcji z jej implementacją. Na przykład, gdy implementacja musi zostać wybrana w czasie wykonania. Nasz przykład to pokazał. Innymi słowy, wzorzec mostu umożliwia możliwość wyboru implementacji w trakcie działania programu. Użyj również tego wzorca, gdy chcesz rozszerzyć klasę na kilka niezależnych płaszczyzn, gdy abstrakcja i implementacja powinna być rozszerzalna przez podklasy. Wzorzec mostu umożliwia łączenie różnych abstrakcji i implementacji oraz niezależnie je rozszerza. No możemy łatwo dodawać czy to nowe cenniki, czy to nowe zniżki. Innym dobrym przypadkiem użycia jest sytuacja, gdy nie chcemy, aby zmiany w implementacji abstrakcji miały wpływ na klienta. Jeśli chodzi o klienta, to powinno to być całkowicie przejrzyste dzięki luźnemu sprzężeniu. Jakie są zalety i wady? No, implementacja nie jest na stałe związana z abstrakcją. Można ją konfigurować, a potencjalnie nawet zmieniać w czasie wykonywania. Ze względu na to rozdzielenie zachęca się do tworzenia warstw, co zwykle skutkuje lepszą strukturą systemu. Następnie zasada otwarte-zamknięte. Możemy wprowadzać nowe abstrakcje i implementacje niezależnie od siebie, ponieważ hierarchie abstrakcji i implementacji są oddzielone. Mogą ewoluować i być
niezależnie rozszerzalne. Następnie zasada pojedynczej odpowiedzialności. W abstrakcji możesz skupić się na wysokopoziomowej logice, a w implementacji na szczegółach. Szczegóły implementacji można ukryć przed klientami, co jak wiemy jest konsekwencją abstrakcji. Wzorzec pozwala również skupić się na logice wysokiego poziomu w abstrakcji oraz na szczegółach implementacji. Dobrze, to by było wszystko na temat wzorca Bridge. Dziękuję i zachęcam do obejrzenia kolejnych odcinków. Serdecznie zapraszam. Cześć!